Witam, witam w klimacie zimy i dzisiaj zrobimy bałwanka. Czasami nie da rady zrobić bałwanka ze śniegu, możemy zrobić go domowym sposobem. Potrzebujemy skarpetkę białą, nożyczki, flamaster i jakąś, ja mam w tym wypadku kaszę, ale może być to i makaron, może być groch, cokolwiek. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to będziemy wsypywać go do naszej skarpetki. Oczywiście, słuchajcie, jeżeli ja tutaj to wszystko porozsypuję i tak dalej, proszę się nie przejmować. W domu też pewnie będziecie mieli to w ten sposób zrobione, że może być trochę przy tym bałaganu, ale efekt jest naprawdę wart tego. No, bałaganu było co niemiara, ale razem z operatorem Łukaszem wymyśliliśmy na to patent, że lepiej jest włożyć kaszę czy coś tutaj do środka i to przechylić i uzyskujemy coś podobnego. Wygląda to bardzo interesująco, ale teraz z tego będziemy formować bałwanka. Stawiamy, w którymś miejscu robimy sobie taki moment. O, natomiast jeżeli chodzi o górę, tu musimy mieć troszeczkę miejsca po to, żeby tą górę zawiązać. Po prostu związujemy, możemy sznurkiem, ale bezpieczniej jest zawiązać samą tutaj skarpetką, dlatego że to się będzie po prostu lepiej trzymało. O, może idzie ciężko, ale dzięki temu będzie to solidny bałwanek. Bierzemy sznureczek. Sznureczkiem oplatamy mu tutaj główkę i wiążemy. Wiążemy dość mocno, tak żeby nam się bałwanek nie rozpadł. Jak zwiążemy, odcinamy nadmiar sznureczka. Jest? Jest. Ale teraz istotna rzecz, bo trzeba mu narysować oczka. Czarne, buźkę, wszystko czarne, bo to kiedyś było zrobione z węgielków. No i tutaj czarne guziczki. Większe, mniejsze, tak jak chcemy. Tu możemy zostawić również czarny jakby szaliczek, nasz bałwanek miał. Jeszcze kociki gust uśmiechnięte i mamy gotową bałwankową skarpetkową postać.